Nadciśnienie ciążowe to zwiększone ciśnienie krwi 140/90 stwierdzane po raz pierwszy po 20 tygodniu ciąży bez towarzyszącego białkomoczu i powracające do wartości prawidłowych w ciągu 12 tygodni po porodzie. Rozpoznanie ostateczne stawia się po porodzie. Nadciśnienie ciążowe stwierdza się u 5-6% kobiet w ciąży. Patofizjologia nadciśnienia ciążowego nie jest znana, ale jeśli niewikła jest stan przedrzucakowy, rokowanie dla matki i jej dziecka jest dobre. Mimo to nadciśnienie ciążowe może być zapowiedzią pojawienia się nadciśnienia przewlekłego w dalszych latach życia. Kobiety z nadciśnieniem ciążowym, u których stwierdzono jeden lub więcej czynników wysokiego ryzyka lub dwa albo więcej czynników średniego ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego, patrz tabela 1, wymagają szczególnego nadzoru i odpowiedniego postępowania. U tych kobiet należy wdrożyć już we wczesnej ciąży, od 12 tygodnia, leczenie kwasem acetylosalicylowym w dawce 75 mg dziennie, gdyż wykazano, że postępowania takie zmniejsza ponad dwukrotnie częstość występowania stanu przedrzucawkowego oraz UG 9-11. Opieka w czasie ciąży. Według wytycznych NICE 20104, kobiety z nadciśnieniem ciążowym łagodnym i umiarkowanym nie wymagają hospitalizacji i mogą być prowadzone ambulatoryjnie. W przypadku nadciśnienia łagodnego nie stosuje się leczenia przeciwnadciśnieniowego /12, a ciśnienie kontroluje się nie częściej niż raz w tygodniu. W czasie każdej wizyty lekarskiej należy wykonać badanie moczu, białkomocz. Poza innymi badaniami wynikającymi z rutynowej opieki nad kobietą w ciąży nie wykonuje się rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej. Kobiety z nadciśnieniem umiarkowanym nie wymagają hospitalizacji, ale stosuje się u nich leki obniżające ciśnienie, zwykle jest to metylodopa, alternatywnie labetalol lub nifedypina. U tych kobiet potrzebna jest częstsza kontrola ciśnienia krwi, co najmniej dwa razy w tygodniu oraz ocena białkomoczu. Wykonuje się też inne badania, w tym badanie czynności nerek, elektrolitów, morfologii krwi, transaminaz oraz bilirubiny. Jeżeli nadciśnienie, łagodne i umiarkowane, rozpoznano przed 34 tygodniem ciąży, wykonuje się badania monitorujące stan płodu, ultrasonograficzna ocena wzrostu płodu, ocena objętości płynu owodniowego oraz badanie przepływu krwi w tętnicy pępowinowej. Pobyt w szpitalu, hospitalizacja, zaleca się tylko w przypadku ciężkiego nadciśnienia, wartości ciśnienia 160/110 mmHg lub większe. W warunkach szpitalnych podaje się leki przeciwnadciśnieniowe, aby utrzymać ciśnienie krwi poniżej 150/80 do 100 mmHg. Ciśnienie tętnicze kontroluje się co najmniej 4 razy dziennie. Co tydzień przeprowadza się badania elektrolitów, morfologii krwi, transaminaz, bilirubiny, wskaźników czynności nerek oraz w kierunku białkomoczu. Jeśli leczenie było skuteczne, po wypisaniu ze szpitalu pomiary ciśnienia krwi i białkomoczu wykonuje się dwa razy w tygodniu aż do rozwiązania. Monitorowanie stanu płodu polega na ultrasonograficznej ocenie wzrostu płodu, objętości płynu owodniowego oraz ocenie przepływu krwi w tętnicy pępowinowej, nie częściej niż co dwa tygodnie. Badanie kardiotokograficzne wykonuje się nie częściej niż raz w tygodniu, chyba że zmniejszyła się aktywność ruchowa płodu, wystąpiło krwawienie z dróg rodnych, pojawiły się dolegliwości bólowe w jamie brzusznej lub pogorszył się ogólny stan zdrowia ciężarnej. Poród zasady dotyczące rozwiązania ciąży są podobne jak w przypadku nadciśnienia przewlekłego.
Poród prowadzi się drogami natury. Jedynie w przypadku nadciśnienia ciężkiego niereagującego na wdrożone leczenie konieczne może być operacyjne ukończenie ciąży. Opieka poporodowa i laktacja po porodzie kontynuuje się leczenia przeciwnadciśnieniowe, a zmniejszenie dawki leków zależy od stwierdzanych wartości ciśnienia. Ciśnienie krwi kontroluje się codziennie przez pierwsze dwa dni, potem co najmniej raz w kolejnych trzech dniach oraz po zmianach dawki leków. U kobiet z nadciśnieniem ciążowym nieleczonym w czasie ciąży wdraża się terapię po porodzie. Jeśli ciśnienia krwi przekracza wartość 150/100 mmHg. Zasady bezpiecznego karmienia piersią u kobiet stosujących leki przeciwnadciśnieniowe są podobne jak w przypadku nadciśnienia przewlekłego. Jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia przeciwnadciśnieniowego po powrocie do domu, kontrola lekarska powinna być przeprowadzana raz na dwa tygodnie, a po 6 do 8 tygodniach od porodu opiekę powinien przejąć specjalista od choroby nadciśnieniowej.